Powrót Harry'ego do Wielkiej Brytanii miał powodować ciągłe konflikty w jego małżeństwie. W końcu jednak książę zdecydował się na podróż, ignorując zastrzeżenia Meghan. Jaki ma powód? Od kiedy książę Harry przyleciał na krótką chwilę do Wielkiej Brytanii, aby spotkać się z chorującym ojcem, ciągle mówi się o jego potencjalnym powrocie. W mediach aż huczy od plotek na temat tego, czy skonfliktowany z resztą rodziny młodszy syn Karola w końcu zabawi dłużej w ojczyźnie. Okazja do tego pojawi się już niebawem. Jego wizyta została oficjalnie zapowiedziana. Książę Harry nie posłucha rad Meghan i wróci do domu. 8 maja, w 10. rocznicę Invictus Games, odbędzie się dedykowana tej szczególnej inicjatywie msza. Dla rodziny królewskiej jest to bardzo ważne wydarzenie, którego celem jest wsparcie poszkodowanych przez los członków wojska i weteranów. Jak głosi oficjalne źródło, książę Harry również ma się tam pojawić, dołączy do nas nasz patron wydarzenia, książę Harry, książę Sussex, aktor Damian Lewis i członkowie światowej społeczności Invictus, aby uczcić tę rocznicę, czytamy. Na to wychodzi, że postanowił zignorować rady swojej żony, Meghan Markle. Według pogłosek, temat ten miał powodować liczne sprzeczki w ich małżeństwie. Najpewniej żona Harry'ego zostanie w tym czasie w domu ze świętującym 5. urodziny archiem. Czy Harry zobaczy się z bratem i szwagierką? Budzącą powszechne zainteresowanie kwestią jest to, czy Harry podczas kolejnej wizyty w domu zobaczy się w końcu z księciem Williamem i chorą na raka Kate. Wiele mówi się o tym, że w kontekście niedawnych wydarzeń może dojść do przełomu. Na ten moment jednak ciężko wyrokować, czy będziemy świadkami pogodzenia się dwóch zwaśnionych stron. Biorąc pod uwagę, że Harry i Meghan oboje dość uparcie trzymają się swoich racji, może to potrwać jeszcze wiele lat.